Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie bardzo szybki przepis. Taki przepis w 30 minut z piekarnika i macie świetny, gotowy obiad. A składniki są bardzo proste. Tutaj mam filet z kurczaka, paprykę, czerwoną cebulę, białą cebulę i tutaj mam zestaw przypraw. Wszystko znajdziecie pod filmem. Wszystkie składniki, dokładnie ile czego dodałem. Więc nie będę przedłużał. Zaczynajmy. Żeby zrobić ten przepis, potrzebujecie taką zwykłą blachę z piekarnika. I na tą blachę będę od razu wszystkie warzywa tutaj rzucał, więc zaczynamy od pokrojenia papryk, później cebuli i wszystko musi wylądować na tej blaszce. Paprykę musimy pokroić w paski, nie za szerokie. Teraz cebulę też w piórka pokroimy. Teraz pokroimy piersi kurczaka. Takie wąskie paski. I dodajemy do warzyw. Tak wyglądają moje warzywa z kurczakiem. Teraz bardzo ważna rzecz. Te wszystkie przyprawy, które mam, pieprz, czosnek suszony, tymianek, imbir, papryka słodka i sól. To wszystko musimy razem wymieszać. I posypujemy. I teraz to wszystko na tej blaszce musimy ładnie sobie wymieszać. Wcieramy zarówno w kurczaka, jak i w warzywa. Teraz polewamy to oliwą. Wyciskamy sok z połowy cytryny. Jeszcze raz mieszamy. Rozkładamy teraz to równo na całej blaszce. Coś w tym stylu. I wkładamy do piekarnika na 190 stopni na 30 minut. A w tym czasie przygotujemy sobie do tego pyszny sos. Teraz przygotujemy sobie szybki sos. Potrzebujemy jogurt typu greckiego. Jakieś 3-4 łyżki. Wiadomo, ile chcemy tego sosu, tyle dodamy. A u mnie tak 3-4 łyżki to będą. Do tego opcjonalnie, kto nie chce, nie musi, ale mnie się wydaje, że to fajnie też smak podkręca, łyżka majonezu. Zioła prowansalskie. Powiedzmy pół łyżeczki, nie przesadzajmy z nimi. Do tego sól oczywiście. Pieprz. Troszeczkę cytryny, tak z jedną płaską łyżkę, nie więcej. Oliwa. Też jakaś jedna płaska łyżka na tą ilość. I dwa ząbki czosnku. Czosnek
To tak wiadomo, jaki macie, jak macie dobry polski, no to musicie dać dwa, a jeżeli macie jakiś kiepski czosnek, który słabo smakuje, no mały, słaby ma ten smak, no to trzeba go dać trochę więcej. Dobra, to mieszamy. Chodzi o to, żeby ten sos nie był za gęsty, żeby szło tym trochę polać się tego kurczaka, więc jeśli będzie zbyt gęsty, dolejemy trochę oliwy. Konsystencja jest ok, teraz sprawdzę tylko jak smakuje. Czasami trzeba dodać soli, pieprzu, wiadomo. Jest super. Dodam tylko trochę pieprzu. I to wszystko. Lekko cytrynowy, taka nuta cytryny z czosnkiem. No świetnie to odświeża. My już tylko czekamy na wyciągnięcie kurczaka z piekarnika. Oczywiście potrzebuję do tego jeszcze pietruszkę. Po 30 minutach wyciągnąłem to z piekarnika. Tak to wygląda. Wystarczy posypać to jeszcze pietruszką. I polać tym świetnym sosem czosnkowo-cytrynowym. I voilà, tak to wygląda, smakuje świetnie, już to przed chwileczką oczywiście próbowałem. Jeszcze bardzo gorące. Ale smakuje wyśmielicie, przepis gorąco polecam i zapraszam na kolejne moje filmy.